Nie masz się czym stresować. Właśnie nie, od niedawna się odważyłam zainteresować tym nowym światem. I na przykład też przez telefon mówiłam, że jak staram się medytować, czy tam powiedzmy wnikać w przestrzeń swojego serca, powiedzmy staram się, to na przykład zauważam na swojej twarzy takie ciemne dymki. No i na przykład od nosa tak do góry, nieraz tak. I czuję na przykład zawsze, bo Paulina, masz bardzo fajną medytację, to o godzinie 21 w jedności serc. Mm-hmm. I że na przykład zawsze pulsuje mi lewe ucho i piecze. Mm-hmm. Także myślę, że tam może, nie wiem, coś takiego dziwnego się dzieje. Wtedy jakieś tam rzeczy, szumy mam takie w uszach. Nie wiem, czy to jest związane ze światem duchowym, czy z czymś innym. I właśnie to lewe ucho. Mówiłaś, że podczas medytacji czasami widzisz na swojej twarzy jakieś szare takie plamki, ślady. Tak. I to jest tak, kiedy zaczynasz medytować, to tak jak sama wiesz, zaczynasz jakby swoje zmysły, swoje odczuwanie przenosić w bardziej energetyczne, tak? Z fizycznych zmysłów na bardziej energetyczne. I to, że zaczynasz widzieć takie szare plamki, czy cokolwiek będzie ci się pokazywać, jest jak najbardziej okej. Okay. Niezależnie, czy to będzie oznaczać dobrą energię, czy złą, to jest okej okay w tym rozumieniu, że to dobrze, że to widzisz. Bo to znaczy, że zaczynasz zauważać no właśnie to, co przy tobie, w tobie jest albo gdzieś dookoła ciebie. I to bardzo dobrze. I dobrze jest, że kiedy medytujesz, kiedy nawet widzisz takie rzeczy, nie przerywaj tej medytacji. Idź cały czas dalej, tylko bądź jakby obserwatorem tego ewentualnie, co ci się pokazuje, tak? Ale cały czas idź dalej w tej medytacji, bo bardzo często jest tak, że kiedy ci się pokazuje na początku jakaś plamka, czy cokolwiek to będzie, bardzo często może ci się później pokazać, do jakiej istoty jest to połączone, albo z jaką twoją częścią ciała jeszcze jest to połączone. Rozumiesz? Albo możesz nagle zacząć czuć w swoim ciele jakiś, nie wiem, czy ucisk, czy mrowienie. Także to też jest dobrze jakby obserwować swoje ciało, bo wtedy dostajesz informacje, gdzie i jak to oddziałuje na ciebie. I dlatego też ważne jest, żeby być w takim wewnętrznym spokoju, czyli niezależnie od tego, co i jak się pokaże, żeby się nie wystraszyć. Bo nawet jeżeli na przykład poczujesz, nie wiem, chwilowy ból w nodze, to znaczy, że to tam jest umiejscowione i to tylko jest dla ciebie informacja, nie po to, żeby cię skrzywdzić, tylko po to, żebyś ty wiedziała, gdzie to jest. Także jak najbardziej super, że to już widzisz, że zaczynasz widzieć takie rzeczy. Tylko gratulować i idź w tym dalej. W zaufaniu zawsze najważniejsze jest zaufanie do źródła, zaufanie do własnej duszy, we własne prowadzenie. Że ja bardzo często taką intencję dawałam na początku medytacji, zanim zaczęłam medytować. Wszystko to, co będę teraz robić, aby było dla mojego najwyższego dobra. Tak, czyli wtedy ja wiem, że nawet cokolwiek się właśnie pokaże, to jest to dla mojego dobra. I to jest bardzo cenne i bardzo ważne, bo nieraz się wystraszyłam czegoś, no bo nie rozumiałam. Ale już teraz wiem, dlatego też jakby po to o tym mówię, żeby, no żebyś nie musiała problemów mieć, tak, że tej niepewności. Także to już jest jak najbardziej wszystko okej. Okay. Teraz powiedziałaś w szumieniu w uchu. Muszę to rozgraniczyć na dwie rzeczy. Po pierwsze, każdy może mieć różne
sposoby, w jaki coś się pokazuje. Czyli każdy ma swoją symbolikę, co coś znaczy dla ciebie. Na przykład dla mnie, czyli tak jak ja bym to miała, tak, u siebie, to u mnie zazwyczaj, jeżeli ja czuję takie czerwone ucho, to zazwyczaj wiem, że ktoś o mnie mówi i to w sposób taki intensywny, no niekoniecznie pozytywny. I ja zawsze w ten sposób wiem. Jeżeli się chwilę pooddycham i powczuwam, to zawsze pokazuje mi się nitka albo twarz tej osoby. Ja wtedy wiem. I to jest też tak, że dlaczego to może ci się pokazywać w czasie medytacji? Dlatego, że wtedy masz większe odczuwanie, że coś, czego możesz na co dzień nie być świadoma, że ktoś na przykład wobec ciebie taki jest, w czasie medytacji ty to nagle zaczynasz wyczuwać. Jeżeli chodzi o szumienie, to szumienie też czasami, bo nie zawsze, ale czasami, ja jakby, jeżeli słyszałam takie szumienie, to starałam się jakby cały czas oddychając, w tym spokoju i w tym zagłębianiu się wewnętrznym, jakby tak jakbym chciała wejść w to szumienie, tak? Czyli jakbym skupiała się w to szumienie, po to, żeby jak najmocniej, jak najdokładniej odczuć je, bo zazwyczaj wtedy może mi się pokazać coś dodatkowego, czy co innego zacznie, jakaś nitka się, tak jak właśnie mówiłaś, pokazywać. Bo nieraz, nie zawsze samo szumienie jest informacją, co jest tylko sygnałem, idźmy dalej, tak? Czyli szukać dalej. Ale były na przykład też takie, miałam chyba z 2 czy 3 razy, że kiedy wchodziłam w medytację, ale to była specyficzna ta medytacja taka, ale to samoistnie ona powstała, niesamowite szumienie i aż trudno je było opisać, bo to nie było takie do końca tak jak ludzkie, to było trochę inne. Pierwsze uczucie było takiego niezbyt przyjemnego, ale jak zaczęłam się rozluźniać i jakby wsłuchiwać w to, to po chwili okazało się, że to szumienie jakby było częstotliwością przejścia czasoprzestrzennego i że mnie przeniosło do innej przestrzeni, gdzie po prostu po chwili po prostu nagle znalazłam się, no i dalej już oddychając cały czas obserwowałam, gdzie jestem, co się dzieje, tak? Czyli nieraz może coś znaczyć, może oznaczać coś, o czego nawet byś nie pomyślała. Dlatego najważniejsze jest utrzymywanie tego spokoju wewnętrznego, bo nieraz może zdarzyć się coś, czego nikt nigdy nie powiedział, nikt nigdy nie opisał. Czyli właśnie dlatego ta cisza wewnętrzna jest tak ważna, żeby nie nastawiać się na nic konkretnego. Bo bardzo często twoja dusza, źródło, zaskoczy cię wielokrotnie i to bardzo przyjemnie tym, czego doświadczysz, co zobaczysz, czego się dowiesz. I to będzie już twoja wiedza, twoja indywidualna wiedza, z której będziesz zadowolona, bo dojdziesz do tego sama. Czy tutaj do tego masz jakieś pytania? Chciałam powiedzieć, że jeszcze na przykład, ja nie wiem, czy to właśnie jest normalne, że jak wchodzę w stan odprężenia tej medytacji, to mam takie wrażenie, jakby niesamowicie dużo energii właśnie spływało, jakby cały pokój zaczął się tak trząść, tak. I jakby ta energia chciała mnie porwać. Ja mam bardzo duży lęk przed tym właśnie, co może się wydarzyć. Ale czy to jest normalny stan? Bardzo, bardzo dobrze odczuwasz. Ja już ci powiem, jak to wygląda. Kiedy właśnie robisz tą medytację, to zaczyna spływać właśnie bardzo duży strumień energii. On czasami tworzy formę wiru, że zaczyna się kręcić ta energia. Masz takie wtedy uczucie jakby unoszenia i takiego jakby w pewnym momencie to już się nie czuje ciała, tylko po prostu takiego, aż trudno to zapisać, a czasami jest to właśnie nie wir, tylko strumień światła,
który ja porównuję, że tak jakbym stała pod wodospadem energii, że ten strumień jest właśnie bardzo intensywny, że on spływa takim właśnie bardzo często gęstym strumieniem, ale zazwyczaj, kiedy taki jest strumień jak wodospad, to on jest bardzo czyszczący, bo on po to tak szybko, intensywnie przepływa, właśnie po to, żeby wyczyścić wszystko to, co jest do wyczyszczenia. Czyli wtedy zazwyczaj jakby właśnie dalej oddychałam i tak dalej, jakby poddając się temu czyszczeniu. I nieraz było tak, właśnie to znowu ta indywidualność, że miałam takie momenty, trzęsienie się, uczucie trzęsienia się, ja to nazywam drganiami, jest jak najbardziej normalne. To jest super, że to już odczuwasz. Można czuć mrowienie, może się kołować trochę w głowie. No tam naprawdę każdy ma indywidualne odczucia, ale nieraz miałam takie sytuacje podczas takich medytacji, gdzie moja jakaś warstwa ciała potrzebowała bardzo jakiegoś specyficznego uleczania, że dosłownie moja część energetyczna była wyciągana na wyższy poziom, prawie że pod tą sferę leczenia przy niebie, i tam moja dusza w takiej kapsule albo w takiej sferze energetycznej była leczona. Bo czasami niektóre uszkodzenia były zrobione tak dogłębnie, że jakby oni potrzebowali to robić na najwyższych poziomach energetycznych. I wtedy jakby masz ochronę na ciało tutaj zakładaną i różnie, czasami to trwało kilka godzin, czasami kilka dni. Raz miałam, że to trwało chyba 3 tygodnie, że miałam właśnie leczone właśnie przez kilka tygodni i wtedy z powrotem później to wchodziło. Zazwyczaj to scalanie, czyli przywracanie z powrotem tej warstwy do ciała, zazwyczaj w czasie snu następuje, bo wtedy po prostu to łagodnie wchodzi, tam oni jeszcze synchronizują to, jeszcze jakby oczyszczają do końca i wtedy już jest okej. Także naprawdę to jest tylko taki ułamek tego, co mogę powiedzieć, ale najważniejsze jest właśnie cały czas to, zaufanie do własnej duszy w to prowadzenie i nie bój się. Bo kiedy masz lęk, to znaczy, że nie ufasz swojej duszy i źródłu, że się boisz, że coś się wydarzy. Nawet jeżeli by się pokazała, nie wiem, postać demoniczna, czy cokolwiek, pamiętaj, nigdy się nie bój. Bo o co chodzi? Kiedy chce się widzieć mentalnie, no to widzisz wtedy nie tylko te piękne istoty, ale też zaczynasz widzieć te brzydkie. I zazwyczaj, kiedy się wchodzi w ten okres, kiedy zaczyna się już widzieć, to bardzo często te istoty z niskich poziomów próbują wystraszyć człowieka po to, żeby człowiek się wystraszył i więcej tego nie robił. Bo oni wiedzą, że jeżeli dalej pójdziesz w tym, to już cię później nie wystraszą. Dlatego jeżeli będziesz miała na przykład taki moment, że zaczną cię próbować straszyć, to sobie pomyśl, super, to jestem na dobrej drodze. Rozumiesz? To jest właśnie to, że kiedy wiemy, co coś oznacza, to właśnie co następuje, przestajesz się bać. Nawet jeżeli to następuje, to jest okej. Okay. Dlatego znowu, duszo moja ukochana, źródło, prowadź mnie. Okej? Okay? Właśnie to chciałam usłyszeć. Super, super, bardzo się cieszę. Że właśnie tak to wygląda, że trzeba pielęgnować sobie zaufanie, tak, miłość i traktować to jako doświadczenie, tak, przejść przez to, podążać dalej ku miłości. Tak, bo najważniejsze jest utrzymywanie miłości do siebie, światła w sobie i połączenia ze źródłem. To są najważniejsze rzeczy, które są, powinny być priorytetem dla każdego, który tu jest. I dziękować za wszystko to, co mogłoby mnie wystraszyć, ponieważ to jest znak, że podążam w dobrym kierunku,
ale zarazem pozostać w postawie obserwatora. Oni zazwyczaj wolą być w ukryciu i działać na przykład, czy podpinać, czy oddziaływać na ciebie, tak, żebyś ich nie widziała. A kiedy oni zaczynają się ujawniać, to nawet możesz, jak będziesz sobie oglądała filmy jakieś z egzorcyzmami, to zawsze to jest właśnie ten moment. I egzorcysta wtedy wie, że kiedy taka istota jakby przybiera na mocy, jakby ktoś mógł powiedzieć, tak, że nasza, nie wiem, krzyczeć, wyzywać, czy tam cokolwiek robić, to egzorcysta już wie, że jest na dobrej drodze, bo już zaczyna się ujawniać. Ojej, to muszę to jeszcze przemyśleć, przygotować się psychicznie. Nie, ja ci tu mówię o takich, no, jakby skrajnych, gdzie oni, no to też przechodzą, także to jest na każdej płaszczyźnie, jakby to ma takie same działanie. To, co ja widzę, tak mi się wydaje, to jest istota, bo ja często zanim idę spać, patrzę w lustro, no i wtedy tam... jakby to powiedzieć, budzę w sobie miłość, staram się przynajmniej i wtedy na przykład widzę takie wokół mnie takie dymki różowe, takie świderki i to jest bardzo piękne, uspokajające. No i wtedy idę na przykład do łóżka, kładę się i widzę jakby tak moim lewym okiem, że jest nade mną ciemna postać. I ona jest taka, że niby chce się, ale nie wiem, czy to jest postać, taka, tak niby jakby postać i tak nad tym łóżkiem i tak jest nad tym łóżkiem. No i wtedy sobie staram sobie mówić, no dobrze, jesteś tu i wtedy staram się, nie wiem, no, mówić do źródła, nawiązywać znów kontakt, żeby jeśli to jest jakaś zła istota, to żeby zesłało kogoś, kto potrafi z nią komunikować i jej powiedzieć, że ma sobie iść, czy tam gdzieś indziej się przemieścić. Tutaj powiem ci dwie rzeczy. Lustra też są przejściami. To są przejścia. Ja na przykład u mnie w domu, no nawet tak jak w szafie mam, tak, lustro, to u mnie są zakryte. Normalnie na co dzień u mnie lustra są zakryte. Taki haczyk i po prostu nad lustrem wkręciłam i taką firaneczkę, taką zasłoneczkę po prostu mam na tym. Że jak chcę się przejrzeć, coś zrobić, no to wtedy jakby jest no, odsłonięte, ale kiedy nie, to jest zasłonięte. To jest jakby zamykasz to przejście. Bo poza tym też dobrze jest zrobić, o widzisz, o tym nigdy nie mówiłam, że w ogóle na wszystkie lustra, które ma się w domu, żeby do każdego podejść i poprosić źródło, że proszę najczystsze źródło światła miłości o zamknięcie wszelkich przejść do ciemnych wymiarów, wszelkich ciemnych istot, które są u mnie w domu, szczególnie w lustrach. I na przykład, kiedy stoisz przy jednym, to mówisz w tym, idziesz do drugiego w tym, tak? Tak jakby pokazujesz, w których ci zależy. I tutaj bierzesz pod uwagę też, bo to też odbicia lustrzane, czyli nie wiem, masz płytę blaszaną, srebrną, które też może dać odblask, tak? Czyli zakładasz, jakby dajesz intencyjnie, dlatego mówisz na całe mieszkanie, bo możesz czegoś nie wymienić i to po prostu dlatego mówisz na wszystkie, żeby to wszystko było pozamykane. I wtedy spokojnie możesz się przeglądać, wszystko robić, ale nic ci z tego nie wyjdzie, bo potrafią właśnie z luster wychodzić różne istoty. Ojej, tego nie wiedziałam. No widzisz, ja też jeszcze nigdy tego nie nagrałam, nawet nie powiedziałam o tym. I to jest coś takiego, że ja na przykład kiedykolwiek staję u siebie, czy u kogoś, gdziekolwiek przy lustrze, to ja widzę, do jakiego wymiaru to prowadzi. Lustra są przejściami. A najgorzej jest, jeżeli jest lustro naprzeciwko lustra. To jest najgorzej, bo to przejście jest jakby niesłychanie mocne i to jest już bardzo niebezpieczne. Dlatego należy unikać
Nawet chociażby poprzez zaklejenie czy zawieszenie takiej zasłoneczki, unikać takich, że na przykład jest lustro naprzeciwko lustra. Ojej, a ja mam taką wielką szafę z wielkim lustrem. No to wtedy ewentualnie można się chronić za pomocą intencji, tak? Tak, ale możesz, tak jak mówię, zawiesić taką firaneczkę. To ładnie wygląda, bo jak to zrobisz, że po prostu tak jak, no sobie wybierzesz materiał, jaki ci pasuje tam do szafy i po prostu dwa haczyki, sznureczek i tak jak wiesz, zasłoneczkę wieszasz, przeplatasz przez sznureczek i wisi ci. I ładnie to może wyglądać, możesz taki ładny wzór wybrać. I wiesz, i to wygląda ozdobnie, a kiedy potrzebujesz, to sobie odsłaniasz i używasz. Mam teraz w takim razie związane z tym pytanie. Jeśli ja medytuję przed lustrem, no to to jest absolutnie niewskazane, tak? Znaczy, co innego jest, kiedy robię medytację miłości do siebie, bo wtedy patrzysz na siebie. Tak. Nie wchodzisz w jakiś wymiar, tylko patrzysz na siebie, tak? Czyli patrzysz sobie w oczy, tak? Czyli jesteś, ty jesteś sama swoim obiektem. I dlatego też możesz na przykład właśnie w lustrze więcej zobaczyć w sobie, bo więcej ci się pokaże jako portal. Czyli więcej ukaże też. Ale wtedy to jakby pozytywnie dla siebie wykorzystujesz. Przecież ja tak samo to robiłam, to bardzo długo. I to, te ćwiczenia z lustrem naprawdę to był jeden z intensywniejszych okresów, kiedy zrobiłam postępy w podnoszeniu swojej wartości samej siebie, akceptacji samej siebie, umiejętności wypowiadania się czy sprzeciwiania. To były naprawdę te ćwiczenia bardzo, wbrew pozorom, że są, wydaje się, błahe. Jak się ćwiczy, to już nie są błahe, bo momentami są trudne. Ja nieraz się popłakałam przy tym i naprawdę bardzo emocjonujące po prostu te dla mnie były ćwiczenia, ale bardzo dużo mi dały. Naprawdę. Ja zaczęłam siebie widzieć i zaczęłam dostrzegać w sobie właśnie to światło, to piękno, które jest we mnie, które przez własne ułomności, przez no masę trudnych doświadczeń w życiu, nie widziałam tego, jakbym była ślepa na samą siebie. Co do tej istoty, bo właśnie jak zaczęłaś o tej istocie mówić, to zobaczyłam, że właśnie ona przez to lustro przechodzi. Przez lustro? Tak. Bo właśnie pojawia się zawsze, jak właśnie mówiłam, idę spać, wtedy najczęściej jestem bardzo zmęczona, więc już w łazience jakby tak wprowadzam się w pozytywny nastrój i wtedy idę się położyć do łóżka i śpię z moim dzieckiem. I też się zastanawiałam, czy to jest, ta istota może jest, jakoś próbuje do dziecka dojść, czy, ale z lustrem, dobrze. Wcale jesteś ty, ale pośrednio dziecko też. Bo dziecko jest zawsze łatwym celem. I z lustra, no to teraz, no, co mam zrobić z tym lustrem? Co mam teraz zrobić? No, jak mówiłam, najlepiej jest zrobić pewnego rodzaju taką zasłonkę i zrobić taką intencję, medytację, prośbę do źródła o zabezpieczenie. O przede wszystkim, jeżeli chcesz, to możemy od razu zrobić. Czyli zamknij oczy. Teraz zrobimy chwilę oddechów. Spokojny wdech nosem. I spokojny wydech ustami. Proszę najczystsze źródło światła i miłości. Możesz powtarzać za mną na głos albo
w myślach. Proszę, najczystsze źródło światła i miłości. O prowadzenie podczas tej intencji. O prowadzenie podczas tej intencji. O ochronę dla mnie. O ochronę dla mnie. Dla mojego dziecka. Dla mojego dziecka. I dla wszystkich domowników. I dla wszystkich domowników. Proszę z całego serca. Proszę z całego serca. Moją duszę. Moją duszę. Nadduszę. Nadduszę. A w szczególności źródło. A w szczególności źródło. Proszę o zabezpieczenie. Proszę o zabezpieczenie. Wszelkich przejść. Wszelkich przejść. Portali. Portali. Do innych wymiarów. Do innych wymiarów. Ciemnych przestrzeni. Ciemnych przestrzeni. W szczególności w lustrach. W szczególności w lustrach. Oraz wszelkich odbiciach lustrzanych. Oraz wszelkich odbiciach lustrzanych. Oraz we wszystkim, czego nie wymieniłam. Oraz we wszystkim, czego nie wymieniłam. Proszę o skuteczne zamknięcie tych przejść. Proszę o skuteczne zamknięcie tych przejść. A wszystkie istoty, które przeszły przez nie. A wszystkie istoty, które przeszły przez nie. Zgodnie z wolą źródła. Zgodnie z wolą źródła. Proszę albo o zabranie ich do odpowiednich przestrzeni. Proszę o zabranie ich albo do odpowiednich przestrzeni. Albo o odesłanie z powrotem, skąd przyszły. Albo o odesłanie z powrotem, skąd przyszły. Moją wolą jest. Moją wolą jest. Aby całe moje mieszkanie. Aby całe moje mieszkanie. I wszystko, co się w nim znajduje. I wszystko, co się w nim znajduje. Było wyłącznie. Było wyłącznie. Pod opieką i ochroną. Pod opieką i ochroną. Najczystszego źródła. Najczystszego źródła. Światła i miłości. Światła i miłości. Niech światło miłości źródła. Niech światło miłości źródła. Spłynie na całe moje mieszkanie. Spłynie na całe moje mieszkanie. I na wszystkich mieszkańców. I na wszystkich mieszkańców. Oczyszczając nas. Oczyszczając nas. Z wszystkich zabrudzeń. Z wszystkich zabrudzeń. Wszystkich szkód. Wszystkich szkód. Jakie te istoty mogły zrobić. Jakie te istoty mogły zrobić. O uleczenie nas. O uleczenie nas. Uzdrowienie. Uzdrowienie. Przywrócenie do pełni harmonii. Przywrócenie do pełni harmonii. Pragnę każdego dnia. Pragnę każdego dnia. I każdej nocy. I każdej nocy. Aby energia źródła miłości. Aby energia źródła miłości. Otulała mnie. Otulała mnie. Wypełniała. Wypełniała. I chroniła. I chroniła. Pragnę również. Pragnę również. Przejawiać ją. Przejawiać ją. Wszędzie tam, gdzie będę. Wszędzie tam, gdzie będę. Tak, aby źródło światła miłości.
Tak, aby źródło światła miłości mogło budzić, docierać, uzdrawiać. Wszędzie tam, gdzie się pojawię. Wszędzie tam, gdzie się pojawię. Kogo źródło zechce. Pragnę, aby moje serce. Moja dusza. Była w pełnej synchronizacji. Z moją nadduszą, która jest w źródle. Proszę najczystsze źródło światła miłości, aby moja dusza świeciła. I przez nią, aby wypełniało, emitowało. I przez nią, aby wypełniało, emitowało. Najpiękniejszą miłość źródła. Najpiękniejsza miłość źródła. Aby wypełniała ta miłość mój dom. Aby wypełniała ta miłość mój dom. Moich domowników. Moich domowników. Wszystkich moich bliskich. Wszystkich moich bliskich. Każdego, kto tego zechce. Każdego, kto tego zechce. Popragnę żyć. I doświadczać. Wyłącznie w miłości źródła. Wyłącznie w miłości źródła. Najczystszej. I miłości. Źródła najczystszej energii, światła i miłości. Niech tak się stanie. Niech tak się stanie. I to, jeżeli tam nie słuchałaś, to co ważne jest, to też, żeby nie używać słowa amen. Bo słowo amen jest przekierowaniem i to no, jakiś czas temu już tam doszłam tam też jeszcze z innymi osobami, wtedy rozmawiałam na ten temat, także no jest to przekierowanie no, na egregora, także po prostu można jak najbardziej się modlić, wszystko robić, tylko żeby nie używać właśnie tego słowa amen. Właśnie dzisiaj przeglądałam notatki, bo brałam udział w tym workshopie, który organizowałaś 12.12. I też właśnie spojrzałam, że właściwie powiedziałaś to, a ja jednak do anioła stróża się nieraz modlę. I potem też tak człowiek właśnie o tym w ogóle jakoś tak... Zapomniał. Tak, to naturalnie przychodzi to zawsze, żeby powiedzieć, ale no, dziękuję ci, że powtórzyłaś jeszcze raz. Wspaniała intencja, dziękuję. Jak ją odmawialiśmy, bardzo mnie tutaj piekło. Takie, nie wiem, dziwne uczucie. I potem minęło. No bo właśnie tak jak zauważyłaś, bo czułam właśnie, że ta istota wysysała z ciebie energię, trochę z dziecka, ale głównie z ciebie. Mhm. Ale ogólnie ta istota robiła to w sposób powolny, żebyś się za bardzo nie zorientowała. Mhm. Ale ona bardzo mocno chciała ci założyć blokadę na gardle. Właśnie, ale to jest niesamowite. Bo jak jeden z pierwszych razów tutaj siedziałam przed lustrem i właśnie chciałam tak medytować, zauważyłam, że aż sine mam gardło tutaj, wszystko sine i czarne. I sobie mówię, czy to, co to jest. I wtedy właśnie tak przypomniałam sobie któryś z twoich live'ów i tak stwierdziłam, no dobra, no to wchodzimy w to. I prosimy, aby no coś się z tym zadziało, że jestem gotowa na wszystko. I potem już tego nie było, ale naprawdę się przestraszyłam, bo takie ciemne, czarne, tak, fioletowe. O, to niesamowite. Dziękuję. No właśnie to jest to, że właśnie kiedy cokolwiek zobaczysz,
nie bać się tego, tylko właśnie działać. Także brawo, że poszłaś za tym, że od razu zaczęłaś działać z tym. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale rozmowa z wami dzisiaj to dla mnie jest naprawdę bardzo dużo mi to daje. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, bo naprawdę po to to robimy. Bo tak człowiek czuje się właściwie taki osamotniony. No jeśli w okolicy, w otoczeniu też nie ma osób, które jakby rozumiały, że może być coś innego, mimo że na przykład nawet w kościele, jak tak człowiek no przyjrzy się nawet tym obrazom Jezusa czy wszystkich świętych, no to tam też widać energię przecież, czy tam Jezu, ufam Tobie, tak, czy nie wiem, zawsze te aureole i wszystko, no to jest, dla mnie to jest definitywny znak, że jednak coś tam jest i że to nawet jak sam człowiek stara się medytować i w to wchodzi i wtedy czuje tą energię, no to to jest już taki dowód, że nie można zaprzeczyć temu w ogóle. Także, tak. No ale dziękuję Wam. Przyjemność, naprawdę ogromna przyjemność i jak to się mówi, serce się raduje właśnie, kiedy rozmawiamy z kimś, kto tak jak ty, kiedy widać, że ty już chcesz to robić, że ty już idziesz w tym kierunku, że tak jak ty już mówisz, ty już doświadczasz pewnych rzeczy i tu właśnie odnośnie tej istoty. Ona właśnie, ta istota chciała założyć ci blokadę na gardle, i stopniowo chciała cię powoli, powoli zniewalać i on to chciał robić bardzo subtelnie i długo. Także on, że tak powiem, już no upatrzył sobie ciebie, ale też i twoje dziecko. No i teraz tak, to lustro, dom jest zabezpieczony. Tak. I na jak długo to jest zabezpieczenie, czy na zawsze, jak to wygląda? Znaczy, to jest tak, że to działa stosunkowo długo, tylko teraz jest kwestia jeszcze taka, że na ile to działa, ma też wpływ, co się dzieje w domu, bo jeżeli jest na przykład albo odwiedza, albo mieszka ktoś, kto emituje dużo negatywnej energii, to to jakby słabnie. No bo ta energia jest w domu. Czyli ta powłoka, to zabezpieczenie trochę słabnie. Więc zależnie od tego, jak często to jest, jak mocne to jest, to jeżeli na przykład ktoś ma ataki na przykład energetyczne, no to wtedy najlepiej jest robić to codziennie, tak? Przy takich bardzo silnych rzeczach. Jeżeli nic się nie dzieje, to zazwyczaj raz w miesiącu. Rozumiem. Tak, to też będziesz miała nagrane, to sobie będziesz mogła nawet to właśnie, a później no to już będziesz wiedziała, no to już własnymi słowami będziesz mówiła też. Także tak to standardowo raz w miesiącu i wtedy to działa. No oprócz tego jest jeszcze u nas na kanale właśnie modlitwa ochrona domu. Ona jest nie tylko na lustra, ona w ogóle jest też ochroną, też jest bardzo mocną. Ja ją mówiłam w czasach jeszcze no, dosyć dawno temu, kiedy miałam bardzo silne ataki energetyczne i naprawdę ta intencja działa. Także też mogę to polecić dodatkowo. A ataki energetyczne to dla osób, które na przykład nie widzą, to jest jeśli po prostu nagle ni z tego, ni z owego ktoś wpada w jakiś lęk, złość i takie uczucia. Tak, na przykład. Albo na przykład nagle zaczyna, nie wiem, boleć go noga, wiesz, nie puknął się, nie potknął i nagle, wiesz, no siedzi na przykład i nagle, wiesz, czy jakieś takie dziwne bóle znikąd, bo nieraz to właśnie chorobowo się pojawia, bo na przykład takie istoty potrafią, no bo one widzą twoje wcielenia i na przykład widzą, że w jakimś tam wcieleniu na przykład kiedy byłaś zaniżona, na przykład podczas bitwy jakiejś, no zostałaś na przykład ugodzona, nie wiem, powiedzmy sztyletem, nożem, mieczem i wtedy ta rana, oni jakby energetycznie uderzają po tym śladzie energetycznym stamtąd, jeżeli tego wcielenia nie masz uzdrowionego. Widzisz, dlatego to jest właśnie ta ich przewaga, że oni widzą mentalnie i mają tą przewagę nad nami,
że my mamy mniejsze szanse na obronę. Dlatego ja też, kiedy rozmawiam z księżmi, naprawdę wielokrotnie ja mówiłam, że oni powinni tego uczyć. Tak naprawdę oni, bo oni o tym wiedzą. To jest najgorsze, że oni o tym wszystkim wiedzą i tego nie uczą. No ale to było robione za czasów, wiadomo jeszcze kogo. I no niestety też tam chodziła kwestia władzy po to, żeby ludzie musieli iść do kościoła, żeby być przy Bogu. Nie, ja nie muszę iść nigdzie. Ja mogę iść do kościoła, jeżeli... Mówię, to dla mnie to jest po prostu, co się w roku 2019 w moim życiu wydarzyło, to jest po prostu wszystko szaleństwo. Do tego roku nigdy w życiu bym nie pomyślała, że pewne rzeczy nastąpią, a już na pewno jeszcze we wrześniu dałam ochrzcić dziecko. Także no, to po prostu szaleństwo. I bardzo mi zależało na tym i w ogóle, ja nie wiem, no ja raczej zaliczam się do ludzi, którzy no, długo potrzebują, aby podjąć jakieś tam konkretne decyzje i potem zawsze przy tych decyzjach zostają i nie zmieniają. Ale co się wydarzyło w ostatnim roku, to jest po prostu szaleństwo. No i tak pracuję nad sobą, żeby to wszystko odpowiednio pojąć. No ale bardzo dziękuję tutaj, że opłatek, intencja. Ja tak trochę tutaj zapisuję, bo to mi pomaga bardziej się skoncentrować. Tu nie zawsze trzeba odejść od kościoła, bo jeżeli znajdziesz księdza czy zakonnika, który prowadzi, gdzie to jest sercem, tam widać, że jest miłość, to jest właśnie co innego, rozumiesz? Tak. Dlatego ja kilkakrotnie to mówiłam, że ja nie przekreślam w ogóle, tylko uważam, że wszystko trzeba, no właśnie sercem. Co kim się ktoś kieruje? Bo widziałam księży, którzy byli po prostu istoty demoniczne w nich były. Ale są też księża, którzy są wspaniałymi przewodnikami i mimo no, organizacji, w której są, gdzie są, no, jest mało, no wiele jest no, tam, no nie tak jak powinno być, ale oni mimo wszystko starają się robić dużo dobrego. Więc ja też ich nie przekreślam, bo nie powinnam, bo oni robią bardzo dobrze, tak? Starają się z czystą intencją, czyli znowu czyste serce, tak? I to jest ważne. Ja mam takie techniczne pytanie, czy to, co rozmawiałyśmy o lustrach i tą intencję, czy ja mogłabym to opublikować? Bo tego tematu nigdy nie omawiałam. To by było ciekawe. Tak, bez problemu. Myślę, że to jest też ciekawe dla mnie. Było bardzo ciekawe, bo też nie wiedziałam. Dla innych też będzie. Dokładnie. Okej, super. To bardzo Wam dziękuję. My tobie życzę również. Wam wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego. Podziwiam Was. Jesteście moimi idolami. Dziękujemy. A wiem z drugiej strony, że to nie jest łatwa ścieżka i że trzeba też pewnie dużo poświęcić. O tak. I przesyłam Wam pozytywną energię. Dziękujemy. Serce się dziękuję. Naprawdę. I bardzo dziękuję. Świetnie, super. Bardzo się cieszę. Dziękuję. Ja też. Okej, okay, super. To życzę wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia. O, tak. Wszystkiego dobrego, kochanie. Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia. Pa! Kochani, przed chwilą wysłuchaliście fragmentu sesji wyglądu duchowego, w którym omówiliśmy bardzo dużo ciekawych, no trudnych tematów. I mam nadzieję, że przynajmniej chociaż troszkę Wam to rozjaśni, zrozumienie i także przede wszystkim nie banie się później tego, co się pojawia. Będziecie wiedzieć, co można robić z tym. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie tego, za to, że jesteście z nami, komentujecie, wchodzicie na naszą stronę. Były już teraz, ci, którzy nie wiedzą, zapisy na początku stycznia na styczeń na sesję. Dzisiaj były zapisy na luty, marzec.
I najbliższe zapisy na sesję będą najprawdopodobniej ogłoszone na mojej stronie, czyli www.cudmiłości.eu, i tam na pierwszej stronie będzie podany termin zapisów, najprawdopodobniej pod koniec marca. Za chwilę, no już za 2-3 tygodnie, będą walentynki. Zachęcam, jeżeli ktoś jeszcze zastanawia się, co kupić, do odwiedzenia naszego sklepu na Allegro, gdzie można kupić bardzo dużo ciekawych ozdób, które osobiście ręcznie robię. Staram się przekazać jak najwięcej miłości, miłości źródła i swojej. I może to być akurat ciekawy także prezent dla kogoś bliskiego. Zapraszamy. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Kochani, jesteście cudowni. Rozwijajcie się, poznawajcie, doświadczajcie. Przede wszystkim dla najwyższego dobra swojego, bez szkody dla kogokolwiek. Kocham was wszystkich, szanuję i pozdrawiam. Do usłyszenia!